Słuchasz podcastu Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie, odcinek 148. W tym odcinku chciałabym Ci przedstawić bardzo ciekawą osobę, niezmiernie utalentowaną fotografkę Małgorzatę de Oliveira, która mówi o sobie, że jej talentem jest rozbieranie kobiet. I mówi tak dlatego, że specjalizuje się w fotografii buduarowej, ale również dlatego, że drugą jej specjalizacją jest fotografia biznesowa. I tu okazuje się, że kobiety mają się z czego w cudzysłowie rozebrać. Z lęku przed pokazywaniem siebie i swojej wielkości, świetności, przed zapozowaniem w nietypowej stylistyce pokazującej życie, kontekst zawodowy, kontekst biznesowy, dochodzimy w tej rozmowie do wniosku, że wiek nie ma znaczenia, a to, co ma znaczenie, to chęć, żeby odkryć siebie. Odkryć siebie najpierw przed obiektywem czy w obiektywie fotografa, odkryć siebie dla siebie, a potem dzieląc się fotografiami także dla świata, dla krewnych, znajomych i dla klientów. Serdecznie zapraszam, poznaj tę kobietę, bo warto. Witam Cię w podcaście Agni Ajurweda zrozumiale i dostępnie. Nazywam się Maria Nowak-Szabat. Wspólnie z mężem Michałem od 8 lat prowadzę Agni Ajurweda. Pomagam kobietom skorzystać z Ajurwedy w życiu osobistym i zawodowym. W każdym odcinku otworzysz serce i umysł na tą piękną, starożytną wiedzę o życiu. Przede wszystkim będę mówić o tym, jak Ajurweda służy na ścieżce zawodowej. Niezależnie od tego, czy jesteś konsultantką Ajurwedy, marzysz o tym, żeby nią zostać, albo prowadzisz inny biznes, który chcesz zamienić w holistyczny biznes, czyli w biznes, który szanuje Twoje pięty achillesowe, którym wiesz, jak je chronić i doskonale wiesz, jakie masz asy w rękawie. Ajurweda jest prosta, ale jej zrozumienie i zastosowanie w codziennym życiu, także w życiu zawodowym, wymaga wsparcia. Od zawsze była przekazywana w relacji nauczyciel-uczeń w formie otwierających serce i umysł opowieści. Bardzo się cieszę, że mogę się z Tobą dzielić moją pasją i doświadczeniem z prowadzenia 8 lat firmy w tej przestrzeni. Firmy, która stała się 7-cyfrowym, holistycznym biznesem. Bardzo się cieszę, że spędzisz ten czas ze mną i starą, mądrą Ajurwedą. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Małgorzata. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Też się cieszę. Tego nie widać, jak ktoś nas słucha, ale jesteśmy ubrane w tej samej tonacji. To znaczy, ja mam na sobie sweter w kolorze firmowym, a Ty masz na sobie włosy w fiolecie i różową bluzę. Także świetnie się to prezentuje na ekranie. I jest dla mnie wyrazem też naszego zgrania przez ostatnie kilka miesięcy, bo miałyśmy okazję kilka razy pracować ze sobą na sesjach fotograficznych. Więc zanim przejdziemy do tych soczystych detali i opowieści z sesji, to powiedz proszę, kim jesteś i czym się zajmujesz? A więc zajmuję się fotografią, ale przede wszystkim zajmuję się wizerunkiem kobiet, bo w rzeczywistości przez większość czasu, tak jak ostatnio policzyłam, 15 lat fotografuję, głównie kobiety. Zdarzają się mężczyźni, jak to wiadomo, kobieta przeprowadzi mężczyznę na sesję. No i dbam o to, żeby kobieta czuła się dobrze w swoim ciele, żeby dobrze wyglądała, jeżeli ma firmę w firmie, żeby mogła powiesić sobie piękne zdjęcia w domu. No i przede wszystkim, żeby umiała zaakceptować to, jak wygląda i jak się ze sobą czuje, bez względu na okoliczności. Mhm. Poznałyśmy się, kiedy wymarzyła mi się sesja nad polskim morzem, nad Bałtykiem i poleciła mi Ciebie znajoma fotografka. Okazało się, że się specjalizujesz w fotografii buduarowej, dobrze mówię? Tak, dokładnie. I pomyślałam sobie, jeśli przy tej kobiecie rozbierają się inne kobiety i na tych rozebranych zdjęciach wyglądają pięknie i naturalnie, to jest właśnie fotografka, z którą chcę pracować. Mimo tego, że ja wcale nie miałam ochoty ani celu się rozbierać, tylko założyłam, że pewnie jesteś swobodna, kontaktowa i potrafisz też pokierować tak, żeby wydobyć to, co najpiękniejsze. Bo to taki, sama tego doświadczyłam, że te najpiękniej wyglądające zdjęcia to są zdjęcia, które się
te naturalne zdjęcia, to są zdjęcia, które się jednak chwilę ustawia, zanim jest ta finalna migawka. No dokładnie, jakby nie było, diabeł tkwi w szczegółach, tak to się mówi. Mhm. W każdym razie, jak robię zdjęcia, to mimo, że te zdjęcia wyglądają mega naturalnie, modelka zawsze musi spędzić trochę czasu na pozowaniu. Zresztą sama wiesz, że czasami cię wyginałam. Czasami mam takie modelki, które, modelki slash klientki, bo to nie są modelki zawodowe, które totalnie motorycznie nie dogadują się ze mną, bo nie rozumieją, co ja mówię i tak dalej, więc muszę pokazywać. Ale cała ta naturalność polega na tym, że klientka jest wypozowana na maksa, a jednocześnie na buzi ma ten spokój i relaks, bo to musi się zgrać, mimo że ciało jest całe spięte i gotowe do tej pozycji, to na buzi musi być błogość, lekkostan i myślimy sobie o najpyszniejszych jedzeniach i w ogóle miejscach. Jak to się robi, powiedz, bo to tak brzmi, doświadczyłam tego, ale ciekawa jestem, jakbyś o tym opowiedziała osobom, które nie doświadczyły, że z jednej strony ciało, tak jak mówisz, jest napięte, ułożone, dokręcone, odkręcone, a z drugiej strony twarz mówi pełen relaks, czuję się tak swobodnie. Wiesz co, mi się zdaje, że to lata praktyki to jest jedno. Kwestia tego, że znalazłam złoty środek na to, żeby klient się zaczął śmiać w trakcie tego, nawet jak robi brzuszki, że tak bym powiedziała. Zaczynam od prostych słów. Pomyśl sobie o tym, co lubisz jeść. Znałam dwóch klientów, którzy nie przepadali za jedzeniem, więc nie znam sensu ich życia, bo ja sama lubię jeść, ty sama też lubisz smakować, więc zawsze mówiłam, pomyśl sobie o tym, co najbardziej lubisz i sobie wyobraź, że to będziesz jadła. I wtedy na buzi powstaje ten wyraz twarzy. Jeżeli ta osoba nie jest jakoś specjalnie w tym momencie przekonana do jedzenia, to mówię o jakimś miejscu przyjemnym, albo żeby po prostu wróciła myślami do tego miejsca, które lubi, które kocha, które się kojarzy przyjemnie, z lekkością, z radością, z czymś takim wesołym. W tym momencie na buzi tej osoby pisze się ewidentnie jakaś przyjemność. Nie wnikam jaka, a ciało gotowe do akcji. Mhm. Widziałyśmy się w Słupsku w październiku w twoim studio fotograficznym, gdzie odbyło się spotkanie dla klientek Agni. Spotkanie, którego częścią były sesje fotograficzne. Taka mini sesja z tobą, za winklem, że tak powiem. Tu siedziałyśmy w kręgu, a za parawanem byłaś ty i ta kobieta, która akurat wchodziła do tego mini studia. I były tam różne kobiety. Były takie, które czekały na tą sesję, po tą sesję przyjechały czasem naprawdę kilkaset kilometrów, a były też takie, które tak nieszczególnie się wyrywały, potrzebowały trochę otwarcia, potrzebowały trochę zachęty, żeby pokazać to swoje piękno w określonej sukience, pozycji, ale też wyrazie twarzy. I jak wspominasz to doświadczenie? Wiesz co, takie mini sesje są dosyć u mnie częste. I jakby, mimo że ja przeznaczam na to przykładowo 15, 20, 30 minut, to ja wiem, że w ciągu 5 minut zrobię te zdjęcia, które potrzebuję, pod warunkiem, że klient mi zaufa. Ale żeby mi zaufał, to albo musi przyjść z tym nastawieniem, że chce mi zaufać i że odda się w moje ręce, albo ja muszę z tą osobą porozmawiać i wyjaśnić, dlaczego ona się obawia tych zdjęć, dlaczego ona ich nie lubi, dlaczego no jakby ich sobie nie zrobiła jeszcze do tej pory, no bo jest dorosła i dopiero w tym momencie staje przed obiektywem u fotografa. I po takiej krótkiej rozmowie często wychodzi, że to są właśnie jakieś blokady, jakieś takie małe albo większe traumy z młodszych lat, gdzie ktoś jej powiedział, że wygląda głupio, jak się uśmiecha, że ma czoło jak księżyc, że ma nogi jak parówki. Takie rzeczy, które zapewne ktoś powiedział w żarcie niby, pół żartem, pół serio, albo uszczypliwie, a ta osoba wzięła sobie to do serca, zapisała i się trzyma tego. I dalej w to wierzy. I po takich krótkich rozmowach jestem w stanie zburzyć to wszystko i powiedzieć jej, spójrz, ja zrobię tutaj zdjęcie, jeżeli faktycznie te nogi wyjdą jak parówki, to ty tego zdjęcia nie wybierzesz, ale zrobię też ci inne z tymi rzeczami, które lubisz w sobie. Bo ja zawsze się pytam, powiedz mi 3 rzeczy, które lubisz o sobie. Konsternacja, a ja, a czego nie lubisz? No i wtedy idzie lista.
Można wcisnąć pauzę tutaj, jak ktoś odsłuchuje podcastu i najpierw odpowiedź na pytanie, trzy rzeczy, które w sobie lubisz, a potem to drugie pytanie i potencjalnie długa lista odpowiedzi, bo faktycznie ja też się z tym spotykam, jak dziewczyny analizują prakriti, czyli odkodowują doszę na podstawie cech fizycznych, kształtów, wielkości, to właśnie dlatego autodiagnoza tak często jest błędna, bo nie widzą siebie w lustrze, tylko widzą się oczyma tych przekonań zaczynających się od komentarzy cioci, babci, ale masz małe to, ale masz duże to, ale masz cienkie włosy, ale masz, nie wiem, wystające coś tam. I one, to jest bardzo ciekawe, siedzimy, patrzymy na kobietę, która mówi o sobie coś, co się nie zgadza z tym, na co widzimy. A jednocześnie jest osobą zdrową, nie ma zaburzenia, nie ma jakiejś zaburzonej percepcji swojego ciała, to są takie małe detale. Także to musi być ciekawe dla ciebie słuchać tej listy, ale pewnie jeszcze większym wyzwaniem jest to, co przychodzi później. Czyli po sesji? Nie, po tej liście. No bo co? Nie wiem, co mi się we mnie podoba, mówi klientka. Taką mam listę tego, co mi się nie podoba i co z tym dalej robisz? Rozmawiałyśmy o takiej twojej pracy psychologicznej, takiej pracy, której dajesz wsparcie emocjonalne swoim modelkom. Mhm. Wiesz co? Zazwyczaj jest tak. Miałam kilka takich przypadków, że klientka przyszła, zrobiła zdjęcia i to była sesja mamy od córki, a chyba czy od dzieci. I ona miała około 55 lat. Wysoka kobieta, raczej okrągła. Miała chyba z rozmiar, nie wiem, 46, może coś takiego. I duży biust. Ogólnie mega kobieca. Ja jakby dla mnie, jak ja robię zdjęcia, to podstawą jest, żeby kobieta była kobietą, czyli duży biust, duże biodra i wtedy ja mam co z tym robić. Jak dziewczyna jest szczupła, no to też coś z tym zrobię, tylko wiesz, łatwiej jest zrobić coś z czegoś, niż coś z niczego, nie? Czyli jeżeli jest szczuplutka, to ja muszę więcej się nagimnastykować, wbrew pozorom, nie? Gdzie każdy zakłada, nie, ja jestem za gruba, więc nie mogę. Wracając do tamtej kobiety, ona po mojej sesji, bo na tej sesji oczywiście sukienki miała ubrane, zrobiłam jej też jedne w spodniach, ale ona w spodniach chodziła całe życie i ona nie ma sukienek. Ona wyszła ode mnie i ona poszła z córką do sklepu i kupiła sukienkę. Inny przykład to jest klientka, która mówiła mi, że ma grube nogi, że ona chodzi tylko w dresach, że jak już to dżinsy, bo i tak w sumie cały czas w pracy, ale ona sukienek w ogóle nie, bo bez sensu. No i dziewczyna rozmiaru S, wszystko proporcjonalne, piękne i ja tak stawiam ją przed lustrem i się pytam, czy chciałabyś mieć łydki wielkości przedramion? A ona, no nie. Ja mówię, bo teraz w tym momencie twoje łydki są prawie jak twoje ramiona. To mówię, to one powinny być jeszcze szczuplejsze? Mówię, żebyś miała... I ona tak się patrzy na mnie i na siebie w lustrze i nagle widzi te proporcje, bo już sobie porównuje do czegoś innego. I mówi, no chyba nie. No ja mówię, no dobra, no to teraz robimy zdjęcia i ty patrzysz na te zdjęcia i widzisz jakąś kobietę i wtedy mi opisujesz, co widzisz. I się okazało, że no wiadomo, to jest ten zły obraz siebie, to co wpojone mamy właśnie przez rodzinę znajomych, plus to, że jednak my mamy swoją perspektywę zaburzoną, bo my widzimy się w lustrze z góry. Zawsze patrzymy na siebie z góry, no jakby nie widzimy swoich nóg z dołu, chyba że ktoś nam zrobi zdjęcie albo nagra. Dlatego ja tutaj jestem potrzebna. A propos tego spojrzenia na siebie, to wiem też, że w trakcie sesji masz takie swoje powiedzenia, które sprzyjają temu, żeby eksponować to, co najładniejsze i żeby też tuszować czy chować to, co niekoniecznie dobrze wygląda na zdjęciach. No bo zdjęcie jest jednak płaskie. Tak. W trójwymiarze pewne mankamenty, urody czy sylwetki równają się, powiedziałabym. Jakoś się to rekompensuje w ruchu, ze śmiechem, z głosem, a jak to jest uchwycone na zdjęciu, to nie. I ty masz takie swoje osteopatyczne, śmiałam się z tego, terapeutyczne powiedzenia. Co mówisz? Możesz zdradzić? I jak to działa? Cycki do góry. Między innymi cycki do góry. To jest podstawą ze względu na to, że większość z nas pracuje przy komputerze, większość z nas pracuje przy telefonie albo spędzamy dużo czasu, no i mamy pozycję taką zgarbioną, a przy zdjęciach to jest podstawą, żeby wyprostować szyję, żeby wydłużyć szyję, żeby pierś pchnąć do przodu i
zawsze stanąć na jednej nodze, czyli oczywiście dwie są na podłodze, tylko że jeżeli biodro jest w lewo albo w prawo, to wtedy już się sylwetka zaokrągla, już mamy kształty, nie jest się takim prostym. I to jest taki bardzo, bardzo takie trzy podstawowe rzeczy, czyli stanąć na jednej nodze mieć ciężar, wypchnąć to biodro, na której nodze jest ciężar ciała, klatkę do przodu i później głowę gdzieś tam w lewo, w prawo, niekoniecznie na wprost trzeba patrzeć. I ręce można albo gdzieś do kieszeni, albo można sobie złapać za kawałek kurtki i to już jest jakaś pozycja, która nie jest na słup, że tak bym powiedziała. Mhm. Jak miałam wcześniej doświadczenia z fotografami, to żaden z nich nie zwracał uwagi na klatkę piersiową. A w moim przypadku różnica pomiędzy zdjęciem takim właśnie z tą klatką, która się lekko zaokrągla, a taką klatką, którą ja świadomie, tak jak ty to mówisz, cycki do góry wypycham do przodu, łączę łopatki, jest ogromna, ponieważ cała sylwetka wygląda na taką zdrowszą, taką energetyczną, odważniejszą. Różnica na zdjęciu jest naprawdę ogromna i co ciekawe, u mnie przez kilka dni po sesji utrzymywał się ten efekt takiego pełnego wyprostowania i takiego wyciągnięcia szyi. I takiego stanu, w którym czuję się dokładnie tak jak po jodze, czyli o kilka centymetrów wyższa, dłuższa. Tak, no ten stan, jeżeli chodzi o ćwiczenia podczas sesji, to się utrzymuje zazwyczaj kilka dni i przychodzą do mnie panie, które trenują i chodzą na fitness, czy tam nawet kulturystykę. I ja mówię, że tutaj taki fitness glamour jest. I mówię i za darmo przy sesji, więc mówię trochę poćwiczymy, a spoko, spoko, ja ćwiczę. No i później ja robię te rzeczy i się okazuje, że następnego dnia piszą do mnie te dziewczyny, Gośka, coś ty mi zrobiła, ja czuję w ogóle jakieś inne mięśnie, o co chodzi? Nie wiem, ja, na czym to polega, bo niestety ja nie jestem osobą, która uprawia aktywności fizyczne poza pływaniem albo leżeniem na plaży. I wiem, że dziewczyny po prostu mówią, że nagle ciało czuje jakiś ból, gdzieś tam są zakwasy i wiem wtedy, że ja wykonałam dobrą robotę i że modelka wykonała dobrą robotę. Mhm. Bo czasami jest tak, że dziewczyna się wstydzi i ona nie zrobi tej pozycji, której jej mówię. I ja nie mówię tutaj o jakichś zbereźnych pozycjach. Ja mówię o pozycjach, gdzie ja jej mówię, jak ma usiąść, bokiem na przykład na bioderku, ale ona nie rozumie moich poleceń, nie umie tego skopiować, bo jest zestresowana i ona się poddaje. A ja mówię okej. I mówię, dobra, to robimy następne. Mówię, może coś blokuje ci w kręgosłupie, może ci jest niewygodnie i tak dalej. No bo taka jest prawda, że każdy ma też jakieś fizyczne możliwości, nie? Jeden zagnie nogę do góry i założy sobie na szyję, a drugi no podniesie lekko nad ziemią, nie? Jasne. Chciałabym cię zapytać jeszcze o sesje lifestyle'owe, takie sesje, które pokazują nie tylko modelkę, klientkę, ale też wnętrze, przestrzeń, która coś o niej mówi. Ja na pierwszą sesję z tobą zdecydowałam się właśnie na takie lifestyle'owe ujęcia we wnętrzu, które wybrałam, które kocham w Gdyni. I zdecydowałam się też za twoją sugestią zresztą na zatrudnienie projektantki wnętrz, czyli kogoś, kto przyjdzie i kto zaaranżuje tą scenerię w taki sposób, żeby te detale, które się tam niby przypadkowo znalazły, wzmacniały przekaz tego, jaka jest ta marka, jaką ja jestem osobą i co tam klient jeszcze wychwytuje z tła. Powiem ci też, że się nie spotkałam wcześniej z tym. Nie to, żebym się spotykała z setką fotografów, ale nie spotkałam się, nie myślałam nigdy o tym, że to tło jest rezultatem pracy kogoś i ten ktoś to nie jest ani modelka, bo ona jest czymś innym zajęta, ani to nie jest fotograf, tylko jest jeszcze trzecia osoba na planie, która zajmuje się przedmiotami. Wiesz co, ja jakby przy sesjach lifestyle'owych zazwyczaj pracowałam z ludźmi, którzy mieli jakieś swoje wnętrza, w których pracowali. Więc oni dbali wszystko od A do Z. Z tobą też miałam przyjemność pierwszy raz pracować z dekoratorką wnętrz i jako z klientem, gdzie całe miejsce produkowaliśmy na potrzeby twojej sesji. Ale zaletą takich sesji jest, że ty nie musisz robić więcej, bo to ta przestrzeń cię uzupełnia. I to jest fajne. Jeżeli chodzi o klientów, z którymi wcześniej pracowałam, to mogę powiedzieć, że w miejscach pracy ja prosiłam ich tylko, żeby zlikwidowali rzeczy, które nie są jakby
częścią taką bardzo potrzebną do uwidocznienia, czyli czy jakieś chusteczki, czy jakieś materiały, które przykładowo są tymczasowo. Bardziej chodzi właśnie o takie detale, które wzmacniają i dodają tego efektu finalnego, czyli u ciebie to były kolory związane z logo, u innego klienta to mogły być albo jakieś dyplomy, albo jakieś statuetki. I cała sesja lifestyle'owa ma to do siebie, że klient pozuje, robi daną czynność, a tło dopowiada, kim on jest. Dokładnie tak. I mnie zależało na tym, żeby to tło mówiło dokładnie to, co chcę powiedzieć. I tu pomoc Pauliny, która się zajmowała przestawianiem czasem o 5 centymetrów jakiejś figurki, żeby nie wyrastała z mojej głowy, tylko znajdowała się obok, była nieoceniona. Wiem też, że na planie korzystasz z pomocy makijażystki, dziewczyny, która dba i o makijaż, i o włosy. I ciekawa jestem, jakie masz doświadczenia z sesji, gdzie jest makijażystka, ktoś, kto dba o te rzeczy, i z takich sesji, gdzie tego nie ma. Tak jak rozmawiałyśmy na początku, że ja jakby jestem fotografem buduarowym. I jakby z tego się wywodzę i to był mój pierwszy nurt, kiedy ja zaczęłam fotografię w Polsce, bo fotografem byłam już za granicą, ale w 2015, jak wróciłam tutaj, to jakby stwierdziłam, że stawiam kartę na wszystko, znaczy no, wszystko na jedną kartę, tak. Przy wizażu to jest taka pomoc dla mnie. Czyli klientka przychodzi i ona chciałaby się poczuć pięknie, kobieco, glamour, chciałaby się poczuć jak gwiazda Hollywood, a czuje się wewnętrznie rozbita, zmęczona, stargana życiem. Nie ma ochoty w ogóle na nic, ale słyszała albo dobre słowo, albo widziała swoje znajome, które nie wyglądają jak jej znajome, bo no bardzo często tak jest. Więc wizażystka w tym momencie jakby zrzuca te 50% stresu z tej sesji, bo dziewczyny przychodzą, nie jedzą, myślą, nie śpią i tak dalej, gdzie tu podstawą powinno być picie i spanie przed sesją. Mhm. Więc makijaż pomaga w tym, żeby zobaczyć siebie taką lepszą, że tak bym powiedziała, po Photoshopie. Taką, którą sobie wymarzyłaś, którą myślisz, żebyś nie mogła być, mimo że możesz być tak jak każda inna, tylko nie jesteś świadoma, że dziewczyny, które są w gazetach, filmach, w telewizji, one mają właśnie ten sztab ludzi, który pracuje na nią. Więc w momencie, kiedy wizerzystka robi makijaż, ona przeprowadza z nią wywiad, pyta się, czy się maluje, jak się maluje, obmyślamy, jakie mamy stroje, co tam pasuje jej do oka, czy szemy też, i jeżeli oczywiście klientka chce mieć inną fryzurę. I w tym momencie, jak ona staje przed lusterkiem, to tam często są łzy, bo jeżeli kobieta kilkanaście lat ostatnich siedziała tylko w domu przy mężu z dziećmi i nagle sobie uświadomiła, że poświęciła pół życia nie tam, gdzie trzeba, no bo jakby nie mówię, że poświęcanie życia mężowi i dzieciom to jest złe, ale trzeba też zadbać o siebie. Mhm. To są łzy i w tym momencie takie, ojejku, jak ja jestem taka piękna, no to już te zdjęcia no na pewno wyjdą. Mhm. Dla mnie z kolei, tak jak mówisz, to jest taka historia o kimś, kto chce wyglądać tak jak te koleżanki, które nie wyglądają jak one. A mnie w naszej pracy zależało na tym, żebym ja na zdjęciach wyglądała tak, jak wyglądam. Jasne, henna była dzień czy dwa dni wcześniej, tuż przed sesją poszłam na masaż, na kobido, rozluźniłam się, zrelaksowałam, ale chciałam, żeby był taki efekt, że jak mnie ktoś zobaczy później na ulicy w taki zwykły dzień, to on pozna, że oprócz tego, że sceneria jest inna, że ja jestem trochę bardziej taka dopieszczona, kolorystycznie wyostrzona, to wyglądam tak samo jak wtedy na tym zdjęciu na molo, na plaży czy przy kominku, gdzie właśnie... Jakby nie było, to jest zasadnicza różnica pomiędzy lifestyle'ową tak. sesją, a glamurową sesją. Wizaż jest potrzebny przede wszystkim dla kogoś, kto chce ten swój look poprawić. Przy lifestyle'owej sesji też może być, bo jeżeli ktoś ma przebarwienia, ktoś na co dzień się maluje, to jak najbardziej ten makijaż pomoże ukryć niedoskonałości, jeżeli ta osoba ma jakieś, albo chciałaby po prostu jakby odświeżyć się i mieć bardziej taki świetlisty look.
Ale przy sesji glamorowej to jest właśnie o to chodzi, żeby się przebrać za tą gwiazdę Hollywood, żeby zobaczyć w sobie kogoś innego. Przy sesjach buduarowych ten makijaż jest bardziej mocny, ze względu, że buduarowe to są sesje bieliźniane, erotyczne, to są sesje sensualne, więc tam czasami czerwona pomadka no, nie będzie dobrze wyglądała, jak nie ma oka zrobionego i tak dalej. Przy sesji lifestyle'owej makijaż nie jest skazany. Ja czasami mówię klientkom, że aby nie przesadziły, że dzieci będą tak samo jak na co dzień, mąż będzie tak samo jak na co dzień, a ona będzie tutaj pięknie wytapetowana i no jakby ubrania może też sobie zmieni jakieś inne i to takie będzie no nienaturalne. Co innego, jak ona by makijaż nosiła na co dzień i ten makijaż by odzwierciedlał się tym, co ma na sesji, tylko by był jakby poprawniej zrobiony, no bo wiadomo, że nie będąc wizażystką robimy jakieś tam małe błędy i tak dalej, albo duże. Jasne. No to jest ciekawe, co mówisz, bo mnie przez długi czas zatrzymywało przed zrobieniem sobie sesji zdjęciowej to przekonanie, że ktoś mnie tak umaluje, tak mnie wystylizuje, że będę wyglądać jak nie ja. I to odkrycie, że mogę wejść tak, jak jestem, czyli włosy spięte spinką, rozpuszczone tuż przed zdjęciem, bardzo lekki makijaż i tylko inwestycja w to, żebym ja była wypoczęta i w dobrym nastroju, czyli bardziej w stan, w bycie. No i wiadomo, ubrania, które akurat grają, podkreślają, no to było dla mnie odkrycie, że nie muszę się przebierać w kogoś, kim nie jestem do sesji, tylko że mogę świadomie wykreować elementy wizerunku, ale dalej dając takie wrażenie, że to jest naturalne. Tak, przychodzą do mnie nawet klientki. Ja mam jakby poza glamurowymi sesjami, mam też sesje naturalne, to są tak zwane sesje klasyczne, czyli niekoniecznie lifestyle, gdzie ja idę do miejsca, które klient mi pokazuje i wybiera. Klientki do mnie przychodzą i chcą naturalne zdjęcia, chcą typowe portrety, które też mówią o nich, bo jeżeli klientka ma dany ubiór, ma biżuterię, kapelusze, dodatki i tak dalej, to czasami jest tak, że najczęściej to widzę w nastolatkach. Przychodzą do mnie nastolatki, bo dostały na 18 voucher. No i mają tam sukienki, ale widzę, że przyszły w glanach ubrane na czarno. No i ja mówię, okej, to które to są twoje propozycje, a jak się ubierasz na co dzień? No i okazuje się, że ona w glanach, czarne, jakieś tam koszulki nirwany, metaliki, w ogóle no nie z jej epoki ten zespoły, ale no w sukienki, bo babcia, bo mama chciała. Ja mówię, no dobra, to robimy 2-3 w tej sukience. Ta sukienka ci nie pasuje, to nawet ja bym ją pominęła, ty możesz powiedzieć, że po prostu nie miałaś ochoty. I później robimy te w twoim stroju. I się okazuje, że te w jej stroju są nie dość, że takie bardzo jej, to ona jeszcze czuje się, że ona nie gra. Nie musi udawać, bo tak jakby w tej sukience, którą ona założy do kościoła, na jakąś ceremonię, gdzieś tam na jakieś specjalne okazje, to okej. Ale ona prawdziwa jest bardziej właśnie taka mocniejsza, silniejsza niż taka bardziej dziewczęca i lekka w tych kieckach. Więc to też jest fajne zobaczyć klienta z jego perspektywy. Właśnie gorzej jak klient przychodzi na zdjęcia i on mówi, że on nie wie co chce. Że chciałaby się poczuć lepiej, chciałaby poczuć się kobieco. I wtedy ja się pytam co robi, co lubi, jak się ubiera. Obojętnie. Nie wiem. I to jest przykre, nie? I to jest ten moment, kiedy ja muszę wkroczyć, posłuchać, popatrzeć, poczytać ją energetycznie, tak że ja po prostu poczuję, co mi pasuje, co nie. I zobaczyć, czy ona odnajdzie się dobrze w tym, co ja dla niej wymyślę. Bo to też może być w drugą stronę. No to jest ciekawy aspekt, bo faktycznie są osoby, które doskonale wiedzą. Jak przyszłam do ciebie na sesję w lipcu, to przyszłam z listą ujęć, które mi się podobają, z przykładami zgromadzonymi gdzieś tam na Pinterestie, na telefonie, aż mam wrażenie, że ta lista była za długa, a porównując to z moim podejściem do sesji rok czy dwa lata temu, przychodziłam i mówiłam, chciałabym mieć takie zdjęcia, żeby było mnie widać i nie wiem, w otoczeniu lasu, klientek i męża i that's it, nic więcej i wtedy po stronie fotografa była ogromna praca, żeby zrozumieć, czego ja tak w ogóle potrzebuję. No i nie wspominając o tym, że moja satysfakcja z tych ujęć często była dużo mniejsza, właśnie dlatego, że ponieważ nie sprecyzowałam, co dokładnie,
no to fotograf próbował, szukał i z częścią trafił, a z częścią chybił. Dokładnie. Tak jak ci powiedziałam, prywatnie, bo tutaj jeszcze nie wspominałam, podczas pandemii mój zawód się trochę zweryfikował. Jakby boudoir i glamour to są rzeczy niepriorytetowe, więc robimy je, kiedy mamy potrzebę. Czasami to jest priorytet, jeżeli jesteśmy w takiej rozsypce i ktoś nie chce wydać na terapeutę w pierwszym kroku, to idzie do mnie. Ja z tą osobą rozmawiam, pokazuję jej co nieco i finalnie tłumaczę, albo nawet polecam terapeutów tutaj lokalnych albo online, bo uważam, że no jakby ja jestem tutaj tylko od fizyczności, więcej nie zdziałam. I podczas pandemii zrozumiałam, że mogę zostać bez pracy, a biznesowa fotografia jest czymś, co klient musi. Mhm. Szczególnie, że pandemia nam pięknie pokazała, jak social media potrafią powiększyć twój biznes albo nawet utrzymać go, jeżeli właśnie nie możesz rozmawiać z klientem jeden na jeden. I w tym momencie zaczęłam myśleć, kurczę, ile moich takich małych firm, z których ja korzystam, totalnie nie istnieją online. I wtedy zaczęłam myśleć, co by tutaj zrobić, no bo wiadomo, że zdjęcia to zdjęcia, to jeszcze zaczęłam dbać o te social media, ale przede wszystkim postawiłam na kobiety i na małe firmy, które nie mają totalnie pojęcia o social mediach, które nie wiedzą, mhm. o jest Facebook, okej, tam się loguje i się wrzuca swoje zdjęcie i co to potem, nie? Więc tutaj ten wizerunek bardzo był potrzebny i też pomysł klienta był potrzebny, żeby ta osoba wiedziała, co ja mogę przedstawić, a czego nie powinnam. Bo kiedyś usłyszałam od osoby, która się zajmuje PR-em, że kreowanie wizerunku to jest tworzenie kogoś, kim nie jest. A ja myślałam, że kreowanie to jest po prostu pokazywanie tego, co faktycznie jest. Ona mówi, nie, kreowanie to nie, pokazywanie to tak, nie? Wytłumaczył mi parę kwestii. Więc później rozmawiam z klientami, którzy są zainteresowani taką współpracą i tłumaczę, że są pewne rzeczy, które chcemy pokazać, są pewne rzeczy, których nie chcemy pokazać i wtedy warto jakby ukierunkować grupę docelową klienta i też wiedzieć, o co nam chodzi. No bo jeżeli chcemy mieć zdjęcia w lesie, to po co? Nie? Bo jakby las może być przesłanką wielu rzeczy, a możemy również to zrobić w biurze, w naszym domu, gdzie będą motywy, które nawiązują do lasu. I w których prędzej spotkasz klienta niż w lesie. Mimo tego, że masz studio w Słupsku, to na potrzeby tych sesji biznesowych jeździsz po Polsce. Jesteś skłonna podjechać do Gdyni, ale też i do Poznania, bo przecież to tobie zawdzięczamy relację fotograficzną, a twojemu mężowi relację wideo z wydarzenia w Poznaniu. No i też spotkamy się na Podlasiu, z czego bardzo się cieszę, bo tam cię już widzę obok naszych konsultantek ajurwedyjskich, które niejednokrotnie będą dopiero stawiały swoje pierwsze kroki w takiej profesjonalnym, w tworzeniu tego profesjonalnego wizerunku związanego z ich nowym zawodem. Lubisz jeździć? Uwielbiam. No, ja w wieku 18 lat pierwszy raz wyjechałam z Polski. Teraz mam 39,5. Już nawet nie, już trochę więcej, 39, prawie już 40. No, więc miałam 18 lat, jak wyjechałam. Mieszkałam w 4 krajach. Mhm. Mieszkałam w Holandii, w Grecji, w Irlandii, w Brazylii. Wróciłam do Polski w 2015. No i szczerze, mega tęsknię za takim koczowniczym trybem życia. A więc jakby wyjazdy i mieszkanie gdzieś poza Słupskiem jest dla mnie fajne, bo mogę no, doświadczyć innego życia. Słupsk jest bardzo małym, bardzo spokojnym miastem. Jakby powiedzieć dla starszych, wypoczywających już ludzi na emeryturze bardziej, niż dla kogoś tam ciekawego życia. I przez to, że lubię podróżować, to też organizuję wyjazdy. Jakby miałam biuro podróży, które stoi za tym, a sama jestem jakby inspiracją do tego, żeby wymyślić gdzie, co, jak, z czym. Zbieram ekipę, bo mam społeczność kobiet, która no, też ciągnie do tego, żeby wyjść z domu, oderwać się od tej codzienności, zrobić sobie reset. I wtedy zabieram te dziewczyny na Majorkę na przykład, na Cypr. I tam sobie odpoczywamy, resetujemy się, mamy jakieś warsztaty i mamy między innymi sesje zdjęciowe. I to jest też
to jest też w przestrzeni rozwoju osobistego, prawda? Bo dokładnie. Czasami mnie też ktoś pyta mnie o fotografa, czy dopytuje mi o moje doświadczenia z tobą i pyta, czy ona rozumie ten świat, w którym my na co dzień jesteśmy, czy ona jest z klimatu. Tak się mówi bezpośrednio, prawda? Czy ona jest z klimatu? A ty jesteś z klimatu. Masz właśnie fioletowe włosy, a przed chwilą miałaś turkusowe. Bywasz w różnych miejscach, rysujesz mandale, chodzisz po warsztatach rozwojowych jako uczestniczka, jako ktoś, kto dokumentuje. Więc czujesz ten klimat kobiet, które się rozwijają, otwierają, eksplorują nowe przestrzenie w swoim życiu osobistym. Mam nadzieję, jakby jeżeli chodzi o Ajurwedę, to ty jesteś moją pierwszą osobą, z którą się spotkałam. O Ajurwedzie słyszałam, ale nigdy jej nie zagłębiłam. I no dzięki tobie ją poznaję. I poznaję chcąc, nie chcąc, bo będąc z tobą, fotografując cię, słuchając ciebie czy twojego męża, uczę się, dowiaduję się nowych rzeczy. No zabawne jest to, że już teraz zaczynam dzień od ciepłej wody, siemielniane piję zamiast śniadania od razu. Czekam na moment, aż mój żołądek powie, okej, no to teraz już jest pora na śniadanie. Kiedy mój poranek wyglądał tak, że ja wstawałam i żeby się obudzić, robiłam śniadanie. No i to jest takie trochę wymuszenie mojego ciała, żeby zaczęło pracować. I wtedy ja się budziłam. A teraz daję sobie tą chwilę i ta ciepła woda, ona jest tak przyjemna, relaksująca dla mojego brzuszka, że nawet sobie nie wyobrażam teraz, żeby zacząć inaczej. I w tym momencie ja zawsze jadłam śniadanie, jeszcze piłam kawę. To pierwszy odstawiłam tą kawę, że piłam ją później. Teraz już jem to śniadanko. W momencie, kiedy wiem, że mój żołądek już jest głodny, że ja już czuję, że okej, to już jest ten moment i wtedy mogę. Oczywiście planuję, żebym miała czas na to, bo czasami jest tak, że jak wyjdę z domu, to wrócę wieczorem. No i na sesjach też różnie bywa, czego też miałam okazję doświadczyć, że bywa, że jedynym wyjściem jest zamówienie sushi i jeszcze pół biedy jakby było na czas. Ale ono miało być na 15, a przyjeżdża o 17, jak już wszyscy, którzy są na planie, są naprawdę zmęczeni, bo jedzenie nie było priorytetem. Bo czasem jest ten rodzaj pospiechu, który wynika ze światła, właśnie z pory dnia, z tego, co jeszcze chcemy zrobić, a jak się trafi taka twórcza i ambitna klientka jak ja, to wiadomo, że chcemy jeszcze dużo zrobić. Tak, i z tobą praca jest na tyle fajna, że ty masz no niesamowite, to tak jak rozmawiałyśmy, jak ja mówiłam do twojego męża, że Maria to jak zacznie, to po prostu pędzi i w ogóle nie myśli o niczym innym. Mówi, że nawet nie je. Maria, nie je? To niemożliwe. I się później okazało, że ty po prostu miałaś jakiś tam moment, że gdzieś coś jadłaś, a ja nawet tego nie wiedziałam. Ja zakodowałam, że od rana do wieczora w ogóle tylko praca, praca, praca. No, ja jakby jak ja jestem w takim trybie, że fotografuję, to jedyne o co dbam to napój, żebym mogła się napić, bo bez tego no nie jestem w stanie długo pociągnąć, a gadanie do klienta, tłumaczenie mu też wymaga mojego spokoju, mojej takiej cierpliwości. I wiem, że jeżeli klient po drugiej stronie jest zestresowany, a też czasami tak bywa, to ja muszę mieć ten spokój w głosie, żeby ta osoba wiedziała, że mnie to nie stresuje, że ona się w ogóle nie powinna tym przejmować. Bo inaczej, no to wtedy ja dołożę oliwy do ognia i klient będzie jeszcze bardziej zestresowany. Chciałabym cię zapytać na zakończenie o takie najważniejsze lekcje, jakie wyniosłaś z 15 lat pracy. Mówiłaś o tej fotografii buduarowej, o fotografii glamour i coś czuję, że kiedyś się wybiorę na taką sesję. Bo spodobało mi się to, co powiedziałaś o tej sesji. Ale też teraz idziesz w stronę, przez ostatnie 2 lata, w stronę fotografii biznesowej, lifestyle'owej w kontekście biznesu. Czego się nauczyłaś o życiu, o kobietach, o pięknie przez te 15 lat pracy za obiektywem? Że wiek nie zmienia naszego poglądu na siebie, tylko nasza chęć zmienia to, że się zmieniamy. Jakby może masło maślane, ale przychodzą do mnie 20-latki, 40-latki, 80-latki i każda narzeka na to, jak wygląda. Więc jedynym jakby wyjściem z tego procesu, który przenosimy z pokoleń na siebie, jest chyba stawienie się przed lustrem, spojrzenie na siebie i decyzja, czy chcemy to zmienić, czy chcemy dalej tkwić w takim programie, który nam narzucono.
to jest chyba to, czego się nauczyłam patrząc na kobiety. Myślałam, że to się z wiekiem zmienia, ale w rzeczywistości, okej, mądrzejemy, jesteśmy bardziej odważne, wiemy, że są rzeczy, które się nie zmienią, więc już sobie dajemy siana z pewnymi kwestiami, ale dalej mamy jakieś wąty do siebie, dalej coś byśmy chciały zmienić, więc tutaj warto jakby spojrzeć na siebie i, no i mieć trochę odwagi, żeby powiedzieć, kurczę, fajny mam ten tyłek, te moje balerony wcale nie są złe, bo je mam, bo mogłabym nie mieć tej nogi na przykład. Mhm. No, to jest jeżeli chodzi o kobiecość, a fotografia daje mi możliwość pokazania kobiecie, jaka jest no, niesamowita, piękna, silna, odważna. I dla mnie to jest zawsze takie wzruszenie, że przychodzi do mnie piękna kobieta, która tego nie wie. I ja jej pokazuję, ja jestem zachwycona zdjęciami, po prostu mam łzy w oczach i dech mi zapiera i później sobie drukuję te zdjęcia i tak dalej. A ona patrzy i tak, ja naprawdę jestem ładna. To jest, no to jest niesamowite. I sam fakt, że mogę robić to, co kocham, że żyję według własnych zasad, bo przed pandemią byłam bardziej na kobiecość nastawiona, dalej kobiecość kocham i to będzie część mojego życia. W pandemii pokazano mi, że jednak powinnam się skupić też na sesjach biznesowych, gdzie dalej mogę tą kobiecość wrzucić, bo wiele klientek, nawet te, które były w Poznaniu, poczułam, że potrzebują też trochę tej energii żeńskiej w sobie, niż tej męskiej. Mhm. I też możliwe, że na zdjęciach mogę im to pokazać, że to bardzo małym akcentem można sobie odnaleźć, nie? Więc przede wszystkim ta praca pokazała mi, że mogę robić to, co chcę, jak chcę, na własnych warunkach, z tą częścią populacji, którą najbardziej rozumiem. Mhm. No dobrze, tak myślę, że chyba tytuł tego odcinka to będzie Nie wiek, a chęć. Trochę enigmatyczne, ale nawiązujące do tego, o czym mówisz. Powiedz na koniec jeszcze, gdzie cię można znaleźć, jeśli ktoś chce zobaczyć twoje prace, przymierzyć się do sesji albo lokalnie, albo w Polsce, czy nawet za granicą na wyjeździe. Poza stroną www.deoliveirastudio.com też jestem na Facebooku, na Instagramie, na TikToku jestem jako Gosita, co jest moim imieniem, aczkolwiek nieurzędowym. Więc De Oliveira Studio, gdziekolwiek, czy w Google, czy na Instagramie, czy na Facebooku, tam je wszyscy mogą znaleźć. Mm-hmm. A ja Was bardzo serdecznie zapraszam przy tej okazji do oglądania zdjęć, te, które mają morze w tle, te, które mają różne złote akcenty. Jeśli są fotografią we wnętrzach, to są zdjęcia, które powstawały od lipca 2020 roku i nadal powstają w ramach naszej współpracy, w której w tym momencie mamy za sobą około 5 spotkań takich fotograficznych i wideo. I liczę dniami, wiesz? Bo miałyśmy po 2 dni sesję. Bo miałyśmy po 2 dni sesję ze względu na takie pomysły jak zdjęcia o wschodzie słońca. Czyli jak wam wpadło w oko jakieś zdjęcie, na którym siedzę i za mną jest słońce, to wiedzcie, że to jest czwarta... Ile, Gosia? Czwarta rano. Czwarta rano, lipiec. Nie, 4:30 chyba to była. 4:30. Że to wymagało naprawdę dużego serca, przede wszystkim od ciebie, budzącej mnie. Tak, bo ja jestem osobą, która lubi spać i bardziej funkcjonuje w nocy. Oczywiście jak spotkałam ciebie, to chciałam się, byłam w trakcie tego przechodzenia na wcześniejszy rytm życia. Jeszcze mi się to nie udało, ale jestem bliżej niż dalej. Mhm. No i ja mówię, przyjdę, mówię o 4:00 do Marii, a Maria już będzie gotowa. A Maria, co? He? O, zaspałam. No, ale udało się i zdążyłyśmy na wschód słońca. Tak, tak, no bo ja jakby wzięłam te 30 minut, żeby dojść jeszcze. Poza tym u ciebie to nie wymaga nie wiadomo ile ty wstaniesz, napijesz się wody, przetrzesz sobie buzię, nałożysz kremik i jesteś gotowa, nie? No, a że zdjęcia na przewschodzie były nie portretami, prawie że dowodowymi, tylko takimi luźnymi, to też tam twoja buzia jest dalej, to nawet mogłaś być lekko zaspana i to było też okej. Mm-hmm.
Także zachęcam Was bardzo serdecznie, oglądajcie, podziwiajcie, to są owoce naszej współpracy. A Tobie, Małgosia, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za Twoje serce i za to, że tak pięknie z Twoją pomocą odświeżyłam wizerunek swój i wizerunek firmy. No i mam nadzieję na więcej. Ja też mam nadzieję, bo mi się cudownie z Tobą pracuje. Ja się dużo uczę od Ciebie, Ty się dużo uczysz ode mnie, więc obydwie coś wynosimy z każdej sesji. Dziękuję Ci serdecznie za możliwość bycia gościem Twojego podcastu. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Pa. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Wejdź na stronę agni-ayurveda.pl/148, gdzie znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu. Jak zwykle o tej porze roku w eterze krąży psychologia ajurwedyjska. Jeśli unikalna kombinacja cech na poziomie umysłu to temat, który rozpala Cię tak jak i mnie, to zerknij na to, co przygotowaliśmy w ramach rozbiegu do psychologii ajurwedyjskiej i korzystaj. Bo powiem Ci szczerze, że dla mnie po 5 latach studiowania psychologii właśnie poznanie ajurwedy z jej psychologią ajurwedyjską było dopełnieniem. Przyniosło głębokie i pełne spokoju zrozumienie mojej natury, a następnie umożliwiło mi rozwijanie asów w rękawie, potencjałów, które służą, tak jak dzisiaj, kilkudziesięciu tysiącom ludzi, bo tak by należało powiedzieć, i umożliwiało mi to jeszcze lepsze zarządzanie moimi piętami achillesowymi, czyli ochronę i szacunek dla tego, co we mnie bardziej wymagające, co trudne, co czasem jest źródłem cierpienia. Serdecznie zapraszam, zerknij na linki, jak zwykle poprowadzą Cię tam, gdzie teraz toczy się to, co aktualne w Agni. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia.